większej reklamy światu nikt nie mógł zrobić, niż Jan Paweł II, siedząc na rynku i mówiąc o tym, że pamięta smak, dziś dorosły, stary człowiek pamięta smak kremówki. Witam serdecznie w programie Niło Pojęcia Co Robię. Witam was, żółty wojownik Power Rangers, który kupił sobie złą żarówkę do lampy i teraz jest cały żółty. Nie, czekajcie, żółty wojownik Power Rangers to była kobieta. Nie mogę być żółtym wojownikiem. A nie, ona umarła. Dobra, w sumie jest, zwolniło się miejsce. Chciałem was dziś zaprosić na odcinek nietypowy. To znaczy typowy, jeśli cofnąć by ten program o jakieś 4 lata, czy jakiś czas. Do rzeczy, postanowiłem zrobić odcinek taki trochę bardziej dla jaj, ponieważ ostatnio zrobiło się tak trochę poważnie w tym programie, zacząłem udawać, że coś tam potrafię gotować, trochę to niebezpieczne, więc musimy wszyscy trochę wyluzować, tak? Potrzebujemy trochę wyluzować. Wiadomo, że jedną z najlepszych opcji na wyluzowanie się jest oglądanie starych programów kulinarnych. Kilkoro z was wysłało mi link do nagrania, które pojawiło się w sieci. Nagrania, którego wszyscy potrzebowaliśmy. Starsi widzowie tego kanału mogą kojarzyć taki program jak Smakosze i Rozkosze. Zdarzało mi się już komentować odcinki tego programu. Był odcinek z Arturem Barcisiem, z Jackiem Kawalcem, z Katarzyną Figurą, pojawiła się Maryla Rodowi. Olek Klepacz to byli polscy od kuchni. W każdym razie, no był kiedyś taki program. On polegał na tym, że jakaś znana osoba była zaproszona do kuchni i tam jakieś danie swoje robiła, pewnie dostawała za to pieniądze, wszyscy byli zadowoleni, znana osoba była zadowolona, Polsat był zadowolony, producent wody źródlanej, który się w tych programach lokował, również był zadowolony, widzowie byli zadowoleni, gdyż no któż by nie chciał widzieć, jak gwiazdy telewizji gotują, przecież to jest bardzo ciekawa sprawa. Nie mogłem jednak wrócić do tego programu, gdyż no wyczerpały się dostępne na YouTubie odcinki. Ale ostatnio pojawił się nowy i moi drodzy, to jest ten odcinek, to jest no to jest coś, to jest coś, o czym nie sposób nie wspomnieć. W tym odcinku Smakosze i Rozkosze pojawiają się po raz kolejny Katarzyna Figura oraz aktor Marek Probosz. Możliwe, że aktor Marek Probosz niewiele wam mówi. No nie jest to dziś jakoś specjalnie chyba rozchwytywany aktor. Nie wiem w sumie, czy kiedykolwiek był. M jak Miłosz grał w momencie lat świetności tego serialu, więc pół polskiego mogło wtedy kojarzyć. Nieważne, nieważne kim jest Marek Probosz. Ważne jest to, co w tej kuchni się odpierdala. Więc dziś oczywiście coś sobie ugotujemy, ale to będzie prawdopodobnie najprostsze danie, jakie kiedykolwiek powstało w tym programie. Nie jest to moja wina, jest to wina pomysłodawców tego przepisu, czyli pani Katarzyny i pani Marka. To będzie, no właśnie, pan Marek twierdzi, że to jest spaghetti siciliana. Ja po zrobieniu researchu muszę zaprzeczyć temu, to nie jest... W ogóle na początku myślałem, że pan Marek sobie to zdanie zmyślił, ale później dogrzebałem się w internecie, że faktycznie jest coś bardzo podobnego. To znaczy... A zresztą nie będę wam spoilował, zaraz przejdziemy do wspólnego oglądania. Oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale akurat dziś po krótkim fragmencie sponsorowanym. Muszę znowu to powiedzieć, pewnie wszyscy zgodnie dobrze się już domyślacie. Wtyczka, cashback, sklepy, małe L na loga przejdzie informacje, którymi czasem widzowie już żygacie. Ale to nie moja wina, to nie moja wina. Płacą bym to mówił, bym wam o tym przypominał, że gdy przez internet robicie zakupy, macie włączyć wtyczkę lub nakopię wam do dupy. Ej, reklamowało Letyshops już pół YouTube'a.
Nie mam pojęcia, jak się przebić znowu z tym przekazem. Trudniejsza staje się każda kolejna próba. Muszę pierdolić wam to samo za każdym razem. Reklamowało tę usługę pół YouTube'a. Łatwiej wymienić w sumie tych, co tego nie robili. Trudniejsza staje się każda kolejna próba. Lecz lubię hajs, będę to robił dalej, moi mili. Mógłbym powiedzieć to w stylu takim normalnym, lecz robiąc to czułbym się twórcą trochę banalnym. Co effort swój nazwać może raczej nienachalnym, jak uczeń, co w chuja tnie na nauczaniu zdalnym. To nie moja wina, to nie moja wina. Nie ściągacie wtyczek, muszę o tym przypominać. Bym nie był zmuszony do nagrania disu, to wyświadczy mi przysługę i zajrzyjcie do opisu, ej. Reklamowało Leti Shops już pół YouTube'a. Nie mam pojęcia, jak się przebić znowu z tym przekazem. Trudniejsza staje się każda kolejna próba. Muszę pierdolić wam to samo za każdym razem. Reklamowało tę usługę pół YouTube'a. Łatwiej wymienić tych, co w sumie tego nie robili. Trudniejsza staje się każda kolejna próba. Lecz nie chciałbym marnować wszystkich waszych cennych chwili. Chwil powinno być, nie chwili, kurwa. Pomyliłem się troszkę, ale to i tak by nie pasowało wtedy, więc w sumie wszystko jedno. Chciałem tylko uprzedzić, że to, co będziemy teraz oglądać, to jest mocna rzecz. Jeśli oglądacie z jakiegoś powodu ten program z dziećmi, nie róbcie tego. Jeśli nigdy tego nie róbcie, tutaj padają brzydkie słowa w tym programie. Dzieci się łatwo łapią takie rzeczy. Tam o tym wiem najlepiej. Nauczyłem się przeklinać w podstawówce i do dzisiaj mi nie przeszło. Dobrze, zaczynamy. Przygotujcie chusteczki, bo już za kilka minut pocieknie wam. Kasia Figura od lat prowokuje nad Wisłą i Pacyfikiem. Gra w filmach tu i tam w Hollywood. Naprawdę Kasia Figura grała w Hollywood? Próbowała szczęścia w Hollywood, udało się zagrać epizodyczne role w filmach Roberta Altmana, Gracz i Pret-a-Porter. Wystąpiła także w filmach telewizyjnych Red Shoe Diaries Salmana Kinga oraz Fatal Past w reżyserii. No to coś tam pograła, no. W sumie dziś mówimy, że Rafał Zawierucha pograł w Hollywood, więc podejrzewam, że role pani Katarzyna mogła być bardziej ambitna. Nieważne, no, nie umniejszajmy już na sam początek. W każdym razie, pani Katarzyna, figura, krząta się po kuchni. Pani Katarzyna ten program prowadzi w piżamie. Tak bym to nazwał. To jest w ogóle ciekawy strój, bo ma piżamę oraz buty na obcasie. Takie jakieś kozaczki. No okej, okay, no może dobrze się czuję w takim outficie, no. Reżyser, scenarzysta, absolwent Film Instytut. Dziś spotykają się u nas, by próbować rolę kochanków w nowym projekcie filmowym Ryszarda Bugajskiego. Czy do tego filmu doszło? Muszę to sprawdzić. Nie wiem, możliwe, że ktoś mnie tutaj za chwilę naprostuje, ale ja nie widzę filmu, w którym Katarzyna Figura i Marek Probosz u reżysera Bugajskiego mieliby grać kochanków. Całkiem możliwe, że reżyser zobaczył ten program i uznał, że kurwa nie ma szans po prostu na to, żebym ja tych dwóch oszołomów miał na planie, że ja bym zwariował. Całkiem możliwe. No w każdym razie, pan Marek przychodzi w bardzo ciekawym stroju. Ma na sobie skórzaną kurtkę, kapelusz, przyświeci w słoneczne okulary. No i to jeszcze wszystko byłoby w miarę okej, okay, nie? Styl jak styl. Ale on, jak widzicie, ma również szelki z czosnku. Mam na sobie kurtkę, wali trochę potem, rozkładam ramiona i jestem samolotem. I w sumie to, jak później się dowiemy, nie wyjaśnia za bardzo nam tego pomysłu, dlaczegoś tak właśnie postanowił się przywdziać. U nas wypróbować rolę kochanków w nowym projekcie filmowym Ryszarda Bugajskiego. Podczas tej próby przygotują dania sycylijskie. Dla państwa oczywiście. Podczas tej próby. To, co będzie się teraz działo, miejcie na uwadze, to będzie próba. Na bank dlatego nie doszło do tego projektu filmowego. Nothing, I have garlic already, I have
No, jakbyście nie rozumieli, oni teraz po angielsku rozmawiają. Marek chyba pomyślał, że pani Katarzyna jest tym wampirem, bo rzuca w nią czosnkiem. Strasznie to śmieszne generalnie. Jak chcecie kiedyś rozśmieszyć w kuchni kogoś, z kim będziecie gotować, rzućcie w niego czosnkiem. To jest stara, sprawdzona metoda. Marek w ogóle wygląda, jakby on grał. I to jest dość dziwne uczucie, bo on jest w programie kulinarnym, a tak się zachowuje, jakby grał w filmie. I w sumie nie wiem, czy ktoś kazał mu to tak robić, czy to jest jego pomysł. Ale wygląda się to trochę niezręcznie. Byś napijesz wody? Z dziadkiem. Cześć. Cześć. Z dziadkiem. Z dziadkiem. Jest też wspomniany dziadek i mi się wydaje właśnie, nie jest to chyba nigdzie napisane oficjalnie, ale w programie Smakosze i Rozkosze chyba właśnie ta woda z tym dziadkiem, to chyba był Grzywiec Zdrój, jest lokowana, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy o dziadku uczestnicy tego programu wspominają. Z dziadkiem. To jest zdrowie. Dziękuję. Ja się napiję czerwonego wina. No tak, ale oczywiście rozbierz się i zrzuć ten czosnek, wiesz, okulary. I okulary. I kurtkę. Dokładnie. Co my tu mamy? Wino, woda. Czosnek. Oliwa i czosnek. Masz kubkę tartą? Tak naprawdę to, co oni teraz robią, nadawałoby się na wyzwanie inflacyjne. I to nawet dziś. Wtedy prawdopodobnie, jak to kręcono, to na produkty wydano 6 zł. Kubka tarta gdzieś się znajdzie. Wiesz co, poszukaj. Ja zrobię to na zimno. Co zjemy też tak jak na Sycylii. Wiesz, chleb maczany. Co zrobisz w oliwie, na zimno? Wiesz, chleb maczany w oliwie i w czosnku. Słuchajcie, no naprawdę, jak robicie program kulinarny, to nie jest dobrym pomysłem przygotować chleb maczany w oliwie. To jest szkoda Zachodu, wszystkich. Szkoda Zachodu ludzi, którzy to kręcą, szkoda waszego Zachodu, szkoda Zachodu widzów, szkoda Zachodu chleba i oliwy, no. Ja już zauważyłem, pani Katarzyna nie potrafi gotować. Dlaczego ją zapraszają na stop do tych programów kulinarnych? Ona w ostatnim programie zrobiła kurwa warzywa na patelnię, czy coś w tym stylu, a teraz chleb chce maczać w oliwie, no. Po prostu, nie wiem. Nie można było pani Katarzynę do jakiegoś innego programu zaprosić. Koniecznie to muszą być kulinarne, skoro... No dobrze. Czekaj, ja to będę potrzebował do nie, 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 spaghetti. Oczywiście z dziadka. Proszę bardzo. Oczywiście z dziadka. Rosso in vino veritas. Nie mogę się doczekać, słuchaj, zaskoczę. Co ty robisz? Czemu on wlewa wodę z butelki do garnka? Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? On będzie gotował makaron w wodzie z butelki takiej... Ja rozumiem, że aktorom tam w latach 90. powodziło się całkiem nieźle, ale kurwa, bez przesady. Kto gotuje makaron w wodzie butelkowanej, no? To jest jakiś szczyt niegospodarności. Przecież ta woda i tak się zagotuje, na chuj ci butelkowana. Dziadek szaleje. Żeby... Wow! Dziadek szaleje. Wiesz, ja jak gotuję, to tylko z dziadkiem. O chorości! W Polsce rozkosze i... Smakosze. Dobrze, że się nie zalałam jeszcze. Czemu to zrobiłeś? A pojebało cię! Co to kurwa za zwyczaje w ogóle? Czemu on to zrobił? Pani Katarzyna ma teraz minę, jakby w głębi duszy po prostu zdawała sobie sprawę, że ten palec nie był do końca czysty. Niestety, nie wiem, czy to wynika z tego, że wrzucone nagranie jest jakieś obcięte, czy z tego, że po prostu nasi tutaj aktorzy nie bardzo się tym przejmują, ale no nie jest w ogóle komentowane to, co oni tutaj tworzą pod względem kulinarnym. Mogę się domyślić, że obrano czosnek i w garnku z wodą butelkowaną gotuje się prawdopodobnie właśnie woda butelkowana i tam chyba będzie gotowany makaron. Ale ja na razie się wstrzymam z gotowaniem, bo ja i tak innego przepisu będę musiał użyć. To co oni robią, to jest kurwa. To jest tak. Bułgara poznałam na drodzimych okolicznościach. To jest chyba fragment jakiegoś scenariusza, który pani Katarzyna napisała. Dałam na samolot do Mediolanu. Czekaj, za chwilę będę zazdrosny, dalej nie czytaj. No wiesz, Bułgarzy są najlepsi. No tak,
to czasem tak zrobić pasty sycylijskie, jak ja na przykład. Wiesz co? Tak, Marku. Co się pokaże? Spójrz na ten pieprz. No. Dobrze, że jeszcze nie jadłam czosnku. No dobrze, poczytam ci potem. Na razie przygotujmy to, co mamy. Chociaż trzeba przyznać panu Markowi, tutaj bardzo sprytnie wywinął się od słuchania tych pierdół. Bo myślałem, że pani Katarzyna zaczyna się trochę wkręcać, bo to prawdopodobnie jakiś jej tekst. I pan Marek bardzo szybko to pak! Spójrz na ten pieprz. Tutaj akurat podziwiam. Przydatna umiejętność. Wytrącać innych z jakiejś takiej auto promocji. Na razie przygotujmy to, co mamy do zrobienia. Trzeba jeść, żeby mieć energię, prawda? Ja myślę, że na przykład wiesz... Prawda, pani Katarzyno, to jest akurat fakt naukowy. Oliwa jest fantastycznym... Czekajcie, niech zgadnę. Afrodyzjakiem. Będzie chodziło o afrodyzjak. Po prostu jest... Zobacz, oliwa... Nie trafiłem. No, nie spodziewałem się, że oliwa jest fantastycznym, po prostu jest. I teraz mamy sytuację dziwną. Pani Katarzyna chciała jakąś ciekawostkę na temat oliwy sprzedać i pan Marek ponownie używa swojego chwytu, to znaczy próbuje wytrącić ją z rytmu mówienia. W tym celu postanawia nasmarować jej dekolt oliwą. Jest miękka. Tego nigdy nie skończę. Ale na chuj ty to robisz, człowieku? Po co ty... Słuchaj, dlaczego jesteśmy w kuchni, bo powinniśmy przejść do sypialni? Może tak, to jest dobry pomysł. Wszyscy by na tym skorzystali. Tam byście nakręcili to, co tak naprawdę macie ochotę ewidentnie nakręcić, no. Boże, wiecie, że ten program pewnie nie leciał jakoś po 22, nie? To był jakiś taki normalny program puszczany w ramówce. Więc to, że oni to nakręcili, to jest jedna sprawa, nie? No... Czasem tak to bywa, bez scenariusza, jak się każe ludziom improwizować, głupie rzeczy wychodzą. Zdarza się, ale to, że oni to puścili w tej telewizji, to już jest zastanawiające. Ale co? Ty coś zjadłaś? Co oni robią? On jej wysmarował usta oliwą. Tłuszcz. Feels like a virgin! For the very first time. Okej, okay, to już olej dochodzi. Słuchaj, wracajmy do kochanków. Pani Katarzyna teraz kichnęła, czy się zaśmiała? W razie co powiem na zdrowie, chociaż równie dobrze to mógł być jakiś po prostu demon, który opuścił właśnie w tym momencie ciało Katarzyny, bo już też miał kurwa dość tej sytuacji. Ja spierdalam. Teraz po co ja to kroję? Zobacz, lubisz to, prawda? Bardzo to lubię, znam to, jest świetne, super. To jest coś, co właściwie, hej, a propos, powinniśmy przedstawić polskim zjadaczom chleba, jak można sobie udoskonalić i uprzyjemnić tę czynność. Tak. Proszę zobaczyć, polscy zjadacze chleba. Teraz tutaj ludzie z wyższych sfer będą wam pokazywać, jak sobie uprzyjemnić tę czynność, żebyście nie byli po prostu zwykłymi zjadaczami chleba, tylko zjadaczami chleba premium, tak jak oni. Więc proszę zobaczyć, tutaj mamy właśnie oliwę, czosnek, wyciskamy, o tak. Teraz troszeczkę to popieprzymy. Popieprzymy, popieprzymy. Popieprzymy. Popieprz to. Dorośli ludzie, słysząc słowo. Słuchaj, coś powiedziałem na... Chyba już jest wszystko. No wybaczcie mu, ale ja nie będę odtwarzał tego chleba dla zjadaczy chleba premium, gdyż, kurwa, nie mam w tym momencie ochoty na chleb z oliwą, nie? I z czosnkiem. I ogólnie rzecz biorąc, wolę chleb z masłem mimo wszystko. Nazwijcie mnie wieśniakiem, uważam, że to jednak bardziej gra niż chleb z oliwą. Jednak masło to masło. Wszystko. No nie chleb? A chleb! Trzeba pokroić chleb. Chleb, no tak. A już myślałem, że będę ten olej piła. Ja chyba się rozbiorę, bo jest mi strasznie gorąco. Jeszcze się rozbierzesz? Nic przeciwko temu. Naprawdę? Tak. Jest tak. Pani Katarzyna sobie zaraz krzywdę zrobi, wkrajając tego chleba. Może ty byś też się troszeczkę... Znaczy ja bym wolał, żebyś to zrobiła. Wiesz, do mnie wszyscy są przyzwyczajeni, ja się ciągle rozbieram wszędzie, wiesz.
Tak, zauważyliśmy. Ja mówię, że to jest ze mną. A, z tobą. Tak. Z tobą, z tobą. Ze mną, ze mną. Dobrze, to teraz będziemy jeść. Proszę. Będą jeść. Pan Marek coś tam jeszcze gotuje, co prawda w ogóle nam nie mówi w trakcie, nie? Tak jakby pan Markowi nikt nie powiedział, ej, to jest problem kulinarny. Generalnie chodzi tu o to, że robicie jedzenie, ale też w międzyczasie mówicie mniej więcej, co robicie. I można było w tym programie dwie skrajności zaobserwować. Tu jest pan Marek, który robi jedzenie i mówi o wszystkim innym, tylko nie o robieniu jedzenia. Zaś na drugim biegunie, nie wiem czy pamiętacie, był pan Jacek Kawalec, który robił jedzenie i mówił tylko wyłącznie o tym, co przygotowuje, a ponadto nie mówił o niczym innym, przez co te fragmenty tego programu, bardzo długie fragmenty, były takie, powiedziałbym, przemilczane. Najlepiej myślę, że wypadł w tym programie Artur Barciś, który znalazł idealny balans pomiędzy właśnie mówieniem o tym, co gotuje, a jakimś takim ciekawostkowym. Pan Artur Barciś myślę, że byłby niezłym prowadzącym programy kulinarne, jak się tak nad tym zastanowić. Ma do tego dryk. Tutaj, kurwa, jest po prostu... Siedzą ci ludzie przy tymi telewizorami i myślę sobie, o, smakosze i rozkosze. Znowu jakiś nowy przepis dzisiaj. Się dowiem i siedzi ta pani domu z tą karteczką i długopisem przy telewizorem. No dobrze, teraz będą jeść. Krojenie chleba u pani Katarzyny również jest na wysoko, wyjątkowo wysokim poziomie. A wiesz, ja mam taki zwyczaj, ja ci mówiłem, nie? Aha. Teraz uwaga. Tak. Taki masz zwyczaj. Chcesz powiedzieć, że zawsze jak coś jesz z kimś, to robisz coś takiego? Smaczne. W życiu bym z tym gościem do restauracji nie poszedł. To za durny zwyczaj. Różne ludzie mają zwyczaje, ten jednak jest jednym z głupszych, jakie widziałem. Taka modlitwa, powiedz co. Tak. Powiedz coś na to. Tak, ja uważam, że każdy dar, którym jesteśmy obdarzani, a to właściwie chleb jest takim symbolicznym darem. Tak. Jest błogosławieństwem to, że możemy go spożywać. I ja rzeczywiście zawsze dziękuję za to, co spożywam. A modlitwa ma się tak. Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bo błogosław, co nam dajesz. I tak się zawsze modlę przed spożyciem każdego posiłku. A ten palec, z którym się połączyliśmy, to jest połączenie naszych energii, żeby się spożywał posiłek nie z wrogiem, ale z przyjacielem, nie z obcym, ale z kochankiem właśnie. Znaczy okej, generalnie ja nic do tego, nie? Jak ktoś chce się modlić przed jedzeniem, nie ma problemu. Oczywiście należy to szanować, ale nie bardzo rozumiem, jak to modlitwa tradycyjna do Boga łączy się z tym przekazem energii. Nie wiem, czy proboszcz pana Marka byłby zadowolony z jakichś takich dziwnych. Pomijam fakt oczywiście, jak szybko panu Markowi udało się przejść ze smarowania dekoltu oliwą do modlitwy o chleb. Przed południe to muszę też śmierdzić. Żryj ten chleb! A bo my w ogóle jesteśmy barany. Barany, bo my w ogóle... barany. Znaczy ja tego nie powiedziałem, nie? Ale cieszę się, że macie tego świadomość. W ogóle to mamy już 9 minut minęło z 14 i ja w ogóle nie wiem, co ten Marek gotuje, nie? Ja kurwa nie mam pojęcia. Powiedział tylko raz, że to będzie makaron Sycyliana i zapytał, czy pani Katarzyna ma bułkę tartą. To jest wszystko, co wiem. I no fajny program kulinarny. Co on tam, co to za gówno jest na tej patelni? Co on wymyślił? A, okej. Okay. Czyli został ugotowany makaron, spaghetti. Najlepsze, ale mogą być. Ale gorąco. Kasiu, spójrz, żeby się nauczyła, jak to się robi na przyszłość, bo to jest znakomity teraz. Więc teraz podsmażony na virgin oil, na oliwie, czosny. Tak. Wlewamy do pasty na górę. Kurwa, tyle tego czosnku? No. Jeszcze nie to.
Teraz do tego właśnie dodajemy półkę. Półkę, tartą. Tak. I to jest, proszę Państwa, sos sycylijski, zupełnie nieznany. To jest jedna z najstarszych receptur na Sycylii, na pastę. Nie ma żadnych pomidorów, dlatego że pomidor to był rarytas. W związku z tym była bułka, tarta i czosnek, czyli najbardziej proste, a jednocześnie jedno z najbardziej doskonałych. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby na Sycylii pomidor kiedykolwiek był rarytasem. Jakby nie chcę się robić teraz jakiegoś researchu, ale o Jezu, to mi się wydaje naprawdę straszną bzdurą. Że pomidor to był rarytas. W związku z tym była bułka, tarta i czosnek, czyli najbardziej proste, a jednocześnie jedno z najbardziej doskonałych przypraw do makaronu. Także jest to potrawa jak zwykle biednych i jak zwykle najzdrowsza, najlepsza, najbardziej naturalna. No nie wiem, czy to jest jakieś takie strasznie zdrowe, szczerze mówiąc. Patrz, co bułka tarta wygląda jakbyś to, kurwa, pływała w jakimś... Dlatego my właśnie z Kasią spożywamy to, co ludzie jedzą na Sycylii, a nie to, co ludzie jedzą na Syberii na przykład. Na Syberii? Czemu na Syberii? Co to... Tam to w ogóle niewiele spożywali chyba. Białe wino, chociaż... Jak już nauczyć? O nie... O nie... O nie, oni to robią... O nie... Oni to robią, naprawdę to robią... Nie... O nie... 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 O nie... Nie, 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 ty... Okej, nie będziemy tego robić w ten sposób. I tak jak mówiłem, ja na początku myślałem, że gość ściemnia z tym daniem. No ale z drugiej strony to by było już zbyt bezczelne ściemniać, wymyślić sobie jakieś takie danie. Więc zacząłem szukać i faktycznie jest coś w tym stylu, ale nie jest to makaron alla siciliana, bo makaron alla siciliana jest z bakłażanem oraz z pomidorem, czyli to w ogóle pomylił nazwy. To, co chciał zrobić pan proboszcz, to jest... mam to ze strony Vincenzo's Plate, czyli to jest chyba jakaś strona jakiegoś Włocha, więc można mu prawdopodobnie zaufać. I co się tutaj nazywa po prostu pasta with breadcrumbs, czyli pasta z bułką tartą. A po włosku to by było pasta ca mudica. Mudica. Pasta ca mudica. Nie potrafię czytać po włosku, dajcie mi spokój. No i to faktycznie jest dość takie, no, danie, powiedziałbym, takie, którego mi się nie spodziewał. Ono ma wyglądać tak. I spróbuję, skoro no już jesteśmy w programie kulinarnym, to byłoby to niefajnie się niczego nie ugotować, nie? Więc ja to zrobię. Produkty, składniki, które potrzebujemy to 300 g makaronu spaghetti, 1 do 3 kromek chleba 2-3-dniowego. Ja nie mam, kupiłem więc po prostu bułkę tartą, ale kupiłem ją w piekarni. Pytałem, pani powiedziała, że to jest taka, którą oni robią z ich chleba, który zostaje, więc no na jedno wychodzi. 1 ząbek czosnku. To jest dość zaskakujące, bo z tego co, jak patrzyłem na to co pan tam Adam przyrządza, to tego czosnku było trochę więcej. 3 łyżki tartego sera Pecorino Romano. Mam inny, ale też taki twardy, mam Grana Padano chyba, więc mam nadzieję, że to aż tak nie zmieni tej potrawy. Świeża pietruszka, w sensie natka pietruszki. 1 łyżka płatków chili oraz 3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin. I to jest wszystko. I z tego będzie to danie, które pan Adam chciał zrobić, ale trochę mu się pojebały składniki. Przejdźmy do gotowania. Krok pierwszy. Gotujemy 5 litrów wody z łyżeczką soli. Całkiem łatwa rzecz do zrobienia. Krok drugi. Miażdżymy ząbek czosnku i trochę se go siekamy. Krok trzeci. Włączamy płytę, czy tam, no,
Nagrzewamy patelnię. Krok czwarty. Wlewamy na patelnię 3 łyżki oliwy z oliwek. I dajemy jej się podgrzać. Gdy oliwa jest już gorąca, dajemy nasz ząbek czosnku. Podsmażamy go przez równe 30 sekund. Raz, dwa, trzy, 12, 20, 8, 15, 2, 20. I 30. Krok, nie wiem już który, bo było ich tak dużo, że można się pogubić. Sypujemy bułkę tartą. Powiedzmy, że tyle. I mieszamy. Smażymy ją, aż będzie złocista oraz chrupiąca. Co a propos, jak jesteśmy przy płycie gazowej. Nie gazowej, to jest nie gazowa. W każdym razie. Chciałem się odnieść do ostatniego odcinka i powiedzieć wam, podziękować wam w sumie za komentarze, bo poruszyłem temat właśnie ewentualnego zakazania kiedyś kuchenek gazowych i przyznam się szczerze, że ze swojej strony ja się mocno zasugerowałem tym, że po prostu te takie dramatyczne statementy wygłaszane przez ludzi, głównie ze Stanów, były dla mnie zabawne. Ale w komentarzach daliście naprawdę sporo mocnych argumentów, które przemawiają za tym, że to niekoniecznie musi być dobry pomysł. I chciałem powiedzieć, że ja nie jestem jakiś zacietrzewiony, ani zatwardziały. I czytając te komentarze, faktycznie wielu z was musi przyznać rację. I po prostu zmienić trochę swoje zdanie na ten temat. Tak więc miło mi, że napisaliście, co myślicie i że trochę mnie oświeciliście w tym temacie i że teraz będę do tego podchodził trochę na pewno trochę zmieniłem swoje zdanie na ten temat. Znaczy uważam, że ci, którzy bronią swoich kuchenek gazowych często mają prawdopodobnie w tym trochę racji. Ona się ma naprawdę dobrze podsmażyć, że musi być naprawdę chrupiąca, bo tylko wtedy to danie będzie miało sens. Więc mamy sobie ją podsmażyć na spokojnie, nigdzie się nie spieszyć do uzyskania zadowalającego efektu. Dobra, pozwólcie, że sprawdzę, czy to jest chrupiące. Tam są mordy, nie poparzy tylko. Kurwa, poparzyłem język. Dobra, powiedziałbym, że jest chrupiące. Teraz dodajemy do tego łyżeczkę płatków chili. I w tym czasie woda nam się już zagotowała. 300 gramów makaronu spaghetti. Pozwolę sobie zaznaczyć, że wziąłem najdroższy makaron spaghetti, jaki był w sklepie. Z jakiejś takiej niby włoskiej firmy. No coś takiego. No bo uznałem, że skoro jest to tak proste danie, to może chociaż najdroższy makaron sobie kupię i będzie wtedy, nie wiem, lepiej może smakowało. Nawet nie ma na nim informacji, ile jak się powinno go gotować, bo widocznie producenci dochodzą do wniosku, że jak kupujesz taki drogi makaron, to po prostu wiesz, jak długo się gotuje taki makaron. Ja oczywiście ze względu na moje doświadczenie doskonale wiem, jak długo powinien się gotować taki makaron. Taki makaron powinien się gotować tak długo, aż będzie gotowy. To jest cały sekret gotowania makaronu. Pilnujesz skurwysyna, żeby się nie rozgotował. Nie idziesz se gdzieś coś robić, tylko stoisz i czekasz, bo to jest, będzie parę minut, a jak przeminie ten czas i ciebie tu nie będzie, to ci się makaron rozgotuje i masz wtedy zepsuty posiłek i dzień cały i możliwe, że weekend też. Tak więc stoicie, nigdzie nie łazicie i pilnujecie. Na tym polega odpowiedzialność w kuchni. A, możemy sobie w tym czasie to
do tej miski opróżnić. W sensie to, bo ta patelnia nam się przyda niemyta. To dajemy do miski. Patelnia czeka. Nie myta. Nasz makaron. No, jest już prawie gotowy, jeszcze trochę twardy. Myślę, że jeszcze z 2 minuty. Jak masz makaron, jest już prawie gotowy. Dobierzemy sobie kubek. Czy tam szklankę. I odlewamy tej wody z makaronu. Właśnie taką szklankę. Wiem, dziwne, ale tak trzeba zrobić. W tym czasie jeszcze, jak nam dochodzi makaron, na tą brudną patelnię wlewamy trochę oliwy, też tak z 3 łyżki, a nie będę już tego odmierzał. Nastawiamy mały ogień. W moim przypadku to będzie z 4, nie? Makaron tymczasem stał się idealny. Jak wam wyszedł zły makaron, to znaczy, że po prostu jesteście leniwi, nie chciało wam się pilnować i nie ma żadnego innego wytłumaczenia. Odcedzamy go teraz. Przekładamy na naszą patelnię z oliwą. Mieszamy, żeby się nam dobrze z tą oliwą połączył. Szybko siekamy natkę pietruszki i tę natkę pietruszki dorzucamy do naszego makaronu. Ponownie mieszamy. Już nam się ta woda wchłonie. Teraz trzemy sobie jeszcze trochę twardego sera do tego. Tam w przepisie jest napisane, że ma być owczy. Ja mam ten Grana Padano, myślę, że też będzie ok. Tak mniej więcej z 3 łyżki tego sera sobie wcieramy. Ponownie mieszamy. Super, możemy wyłączyć piekarnik. No i co, pozostaje zaserwować naszą pastę. Spróbuję zrobić ten taki trik właśnie z tymi śrubcami, nie wiem czy to mi wyjdzie. Czy to się nie wyrobi jakoś tak. I tak obkręcasz. O. No nie wyszło chyba do końca tak jak miało. Ale nie jest źle, dodajemy na górę naszą bułkę i voila. No przyznajcie, trochę lepiej to wygląda niż to co pan tam Andrzej zrobił, nie? Szczerze mówiąc nigdy nie jadłem takiego makaronu z bułką tartą, aż jestem ciekaw, czy to jest dobre. Danie nadawałoby się zdecydowanie do wyzwania inflacyjnego, gdyż za wszystkie produkty zapłaciłem chyba z 20 zł, a dałoby się zapłacić mniej. To jest naprawdę dobry makaron. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem za bardzo. Oczywiście, gdybym zrobił to tak jak w programie Smakosze i Rozkosze, to pewnie nigdy w życiu nie zjadłbym makaronu. Ale tutaj, jeśli faktycznie tą bułkę tartą zrobimy w ten sposób, żeby była ona chrupiąca, a nie taką lejącą, mokrą sraką. Jeśli nie przesadzimy z czosnkiem. Bo ten czosnek jest tutaj wyczuwalny, ale jest dokładnie tyle, ile go potrzeba. Trochę tych płatków chili, które naprawdę polecam. Wrzucam przepis do opisu. Jeśli lubicie jeść makaron, a trochę wam się znudziło spaghetti bolognese, carbonara, czy jakie tam jeszcze jecie, lub po prostu jest koniec miesiąca i nie do końca wam się już zgadza hajs, to naprawdę polecam. To jest chyba w ogóle wegańskie, nie? Tak więc przy okazji jeszcze to danie jest wegańskie, więc wegańska część publiczności również może je sobie przyrządzić. Żeby wam udowodnić, że to jest naprawdę dobre, to sobie dokładkę dam. Zróbcie sobie ten makaron, koniecznie. Chyba, że nie lubicie czosnku. Albo bułki tartej. Albo makaronu. To wtedy nie, ale jak lubicie, to kurde. Myślę, że poznanie przepisu na tę potrawę zdecydowanie w jakiś sposób zrekompensowało mi ból, cierpienie oraz smutek, jakie przyniosło oglądanie odcinka Smakoszy i Rozkoszy. I muszę przyznać, że chyba wydanie tych 2 zł więcej na makaron też zrobiło robotę, bo to jest naprawdę dobry makaron. Nie jest to co prawda jakieś blokowanie, ale jedząc ten makaron czuć, że ktoś, kto ten makaron robi, po prostu wie, jak się robi makaron. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą kulinarną przygodę. I co wam mogę powiedzieć na koniec? Wspominałem o tym, żebyście sobie zrobili ten makaron? Chyba wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz. Może ja po prostu byłem głodny? No może tak być, nic nie jadłem dzisiaj.